Po użyciu sztyletu przez Deloyle zaginął on w nieznanych nam okolicznościach. Nie powiem, przydałby się i teraz. Przez to więcej trzeba szukać, bo poza sztyletem szukamy Akaja i córki Reja i Deloyle. Po dziwnych zdarzeniach na wojnie mamy pewne problemy. Przez szczelinę w przestrzeni dostało się tu coś nieproszonego. Coś, czego trzeba się pozbyć i to jak najszybciej. Przeszłość dała nam przyszłość, z którą musimy się teraz zmagać. Ja, jak i cała reszta, popełniła błędy, które teraz chcę naprawić. Bez dostatecznej wiedzy, środków, które ułatwiłyby nam to wszystko, są tak blisko i jednocześnie tak daleko. By je dostać, niestety trzeba poświęcić na tyle dużo, by móc iść do przodu, a nie cofać. Chyba, że właśnie o to chodzi. Może to przeszłość jest kluczem do tego, by iść do przodu. Dzięki Deloyle i jej odwadze i poświęceniu tak samo, jak i poświęceniu Raymonda i dostaniu się do świata Raytona, by uwolnić Nutrię, narodził się spokój. Ale trzeba, by na pewno ten spokój pozostanie z nami na długo. Rej, jeśli to czytasz, pewnie jestem już martwa. Piszę to, byś wiedział, jak czułam się przez cały ten czas. Nie było mi łatwo ukrywać tego, jak się czuję, więc unikałam cię jak mogłam, za co bardzo cię przepraszam. Wiem, że musiałeś czuć się okropnie. Jednak to był jedyny sposób, by móc ukryć przed tobą moje zamiary, o których pewnie się domyślałeś. Nie gniewaj się na mnie zbyt długo, proszę. Cię o wybaczenie. Nie lubię, gdy jesteś zły, wtedy nie jesteś sobą. Nie chcę, byś przeze mnie był takim, jakim nie chciałeś być. Odkąd cię poznałam, moje życie diametralnie się zmieniło. Przez ten okres 2 lat byłam najszczęśliwszą osobą na świecie. Chcę, byś wiedział, że to właśnie dzięki tobie przeżyłam najlepsze lata mojego życia. To dzięki twojej miłości stanęłam na nogi. Dzięki tobie znalazłam w sobie siłę. To właśnie dzięki tobie uda się wszystko naprawić. Bądź z tego dumny. Żyj, kochaj i się nie zmieniaj. Byłam słaba. Śmierć najbliższych dobiła moje serce. Umierałam od środka. Zbyt dobrze mnie znałeś i wyczułeś, że nie chcę robić tych wszystkich rzeczy. Tylko żyć swobodnie. Jednak nie miałam takiego wyboru, jak mógł się wydawać. To, co się stało, musiało się stać w taki czy inny sposób. Wiem, że szukałbyś innego sposobu. Jesteś bardziej uparty ode mnie. Za to cię kocham. Że nigdy się nie poddajesz. I mam nadzieję, że i teraz się nie poddasz. To, że teraz mnie przy tobie nie będzie, nie oznacza, że mnie przy tobie nie ma. Martwa czy nie, moja miłość zawsze pozostanie w twoim sercu i nigdy nie zniknie. Wspominaj dobre, zapomnij złe. Żyj teraz, nie wczoraj, nie jutro. Kocham cię. Deloyle. To, co się zaczyna, kiedyś musi się skończyć. Dobrze, źle. Co za różnica. Nie ma to już dla mnie znaczenia. Po stracie Deloyle i Minary nie miałem nawet czasu się pozbierać. Odzyskałem wszystkie wspomnienia. Ramzes i Nutria nauczyli mnie się
z nimi oswoić, choć potrzebowałem trochę czasu. Minęło sporo czasu, a ja dalej nie mogę przestać o niej myśleć. Wspomnienia, których teraz jest o wiele więcej, różne mary i inne koszmary męczące mnie co noc. Nie zapomnę, nie dam rady. Moja miłość do niej jest tak intensywna, że rozrywa moje serce od środka. Będąc w Enandii, uczucia powinny być stłumione, gdy tylko na chwilę. W moich myślach jest ona. Natychmiast jakbym eksplodował, aby cię w Enandii nie miało najmniejszego znaczenia. Obiecałaś mi. Przez pół tysiąclecia zdążyłem zrobić się dosyć oziębłe i zgorzkniałe. Obrałem cel i jego się trzymam. Dotrzymuję złożonych obietnic. Wybrałem swoje zadanie i nie spocznę, póki go nie ukończę. W sumie tylko to jeszcze trzyma mnie przy życiu. Nie mam nadziei. Po prostu żyję tak, jak obiecałem. Czasy się zmieniły. Ludzie się zmienili. Ja się zmieniłem. Płynę z nurtem, a moja dusza pozostaje pusta. Tak jak te puste dusze, które nigdzie nie mają swojego miejsca. Who's asleep amidst the trees? Bats all the swaying in the breeze. But one soul lies anxious wide awake, fearing all manner of ghouls, hags and wraiths. For your dawn. Oh.